Rzadkie spotkanie na Kremlu. Putin osobiście przyjmie polityków. Władimir Putin spotka się z liderami partii na Kremlu. Władimir Putin spotka się osobiście z kierownictwem Dumy Państwowej i liderami frakcji, przekazał rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję TASS. Spotkanie zaplanowano na czwartek 7 lipca. Do rozmowy ma dojść na Kremlu. To w ostatnich miesiącach rzadki przypadek, gdy Putin spotyka się z kierownictwem Dumy osobiście. Ostatni raz miało to miejsce we wrześniu 2021 roku. Od początku pandemii Władimir Putin ogranicza spotkania ze swoimi współpracownikami i jeszcze bardziej dba o swoje zdrowie. W ciągu ostatnich miesięcy pojawiały się jednak informacje na temat jego zdrowotnych problemów. Zdrowie Władimira Putina jest przedmiotem intensywnych dyskusji w administracji Joe Bidena. To efekt czwartej, kompleksowej oceny przedstawionej pod koniec maja przez amerykański wywiad. Z raportu można dowiedzieć się, że Putin znów zaczyna pojawiać się publicznie po tym, jak w kwietniu poddał się leczeniu z powodu zaawansowanego stadium raka. Donoszą o tym Newsweekowi, liderzy amerykańskiego wywiadu. Kontrola Putina jest silna, ale nie jest już absolutna. Wysocy rangą urzędnicy, reprezentujący trzy odrębne agencje wywiadowcze, obawiają się, że Putin popada w coraz większą paranoję w związku z utrzymaniem władzy, co sprawia, że działania w Ukrainie mogą stać się bardziej nieprzewidywalne. Z drugiej strony zmniejsza to także ryzyko wojny nuklearnej. Jak twierdzą, osłabiony Putin, wyraźnie upadający przywódca, a nie ten, który jest na szczycie, ma mniejszy wpływ na swoich doradców i podwładnych, jeśli, powiedzmy, rozkaże użycie broni nuklearnej. Izolacja rosyjskiego przywódcy utrudnia jednak amerykańskiemu wywiadowi dokładną ocenę jego stanu zdrowia. Jednym z najlepszych źródeł informacji wywiadowczych są kontakty z osobami z zewnątrz, a te w dużej mierze zostały ograniczone w wyniku wojny w Ukrainie, mówił jeden z członków wywiadu. I dodał, że Putin miał niewiele spotkań z zagranicznymi przywódcami, a przez to izolacja Putina zwiększyła poziom spekulacji. Amerykański wywiad podkreślał także, że nie ma co spekulować na temat stadium choroby Putina i przewidywać jego rychłą śmierć. Putin jest zdecydowanie chory. Kwestia tego, czy wkrótce umrze, to tylko spekulacje, przekazano.